Niedziela, 11 sierpnia, zapraszam do analizy weekendowej. Indeksy giełdowe. Tutaj rozpoczynamy od indeksu WIG20, który w tym tygodniu definitywnie wybił linię trendu poprowadzoną od dołka z 2016 roku. Tym samym mamy już w tym momencie dość rozwinięty, bym powiedział, jakiś taki trend spadkowy. Mamy niższy dołek, niższy szczyt i niższy dołek. I na tę chwilę należy patrzeć po tej świecy, która właściwie nie daje na razie żadnych oznak wykończenia, wyhamowania chociażby spadków. No, dalszą przecenę w kierunku poziomu 2000 punktów, czy nawet jeszcze niższych. Ale warto też pamiętać o kwestii związanej z dynamiką tych spadków. To są spadki, które są zbliżone do tych majowych. Dziwnym trafem oczywiście wypadają one w momentach, kiedy przemeblowania następują w indeksie krajów rozwijających się, gdzie w jakimś tam stopniu, ale spada ilość, nazwijmy to, towaru z Polski. No i to wszystko każe nam dobrze obserwować właśnie obecne rejony. Właśnie obecne rejony. Dlaczego? Ponieważ zgodnie z zasadami prostymi i skutecznymi zasadami technicznymi na wykresach, po osiągnięciu dołka w październiku 2018 roku ruch do góry był ruchem, który wybił ostatni tutaj potwierdzony szczyt. Tym samym powstała możliwość odwrócenia tego ruchu spadkowego i dlatego też zejście tu w okolice, jak ja to nazywam, strefy na koronę, jest tym miejscem, gdzie mimo tak potężnych spadków, takich ostrych, dynamicznych spadków, może ten spadek dobiec końca, więc dlatego to jest istotne. Oczywiście ciężko jest podkładać rękę pod ten spadający nóż i to raczej nie jest dobre rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem, ruch, który tutaj miał miejsce, nie był żadnym swingiem impulsowym, to był raczej układ korekty, gdzie mamy wyraźnie, rozpatrując to w ramach korekty takich falowych, A, B jako pędzące i C, czyli mamy całe ABC, które równie dobrze mogło być korektą, całościową korektą tego spadku. I w związku z tym ten obecny ruch może jak najbardziej spadać na znacznie niższe poziomy. Tutaj wbrew pozorom te poziomy mogą osiągnąć wymiar 1800, 1750. To niekoniecznie tu rejony 2000 punktów muszą ten spadek zatrzymać. Ale tak jak już wspomniałem, tu mamy strefę, tu mamy rejon, w którym trzeba bacznie obserwować, ponieważ może dojść tutaj do zakończenia spadku i no i wtedy, jeżeli tak się stanie i rynek tutaj zawróci, dając nam pierwsze objawy zmiany trendu w ujęciach dziennych, to jest nawet i możliwość, aby rynek szedł co najmniej w okolice tutaj rejonów 2500-2600, wybijając te szczyty na poziomie około 2420, które mieliśmy tutaj w lutym i potem tutaj w kwietniu. Więc teraz jesteśmy w bardzo ważnym miejscu i zobaczmy teraz na indeks nasz w ujęciu dziennym. Jeżeli spojrzymy na cały ten ruch spadkowy, to widzimy tutaj w tej części spadku mieliśmy trzy podobne zbliżone korekty. Tutaj taka ta w locie w postaci wyraźnego górnego cienia. Łącznie zejście w dół, tu utworzyła się, mogła się utworzyć jakaś korekta pędząca, która razem wielkość tej odpowiada tej dużej korekcie. W związku z tym zejście teraz tutaj minimach cenowych na niższy poziom, aniżeli ten środowy, tu jest w piątek zejście na niższy poziom, jest elementem, który może wykańczać cały impuls wzrostowy. I to nie tylko tu od tego miejsca, ale od tego całego szczytu. Na strefie opartej o lukę cenową
która została w tej chwili, no powiedzmy sobie, domknięta, mamy formację Harami. Ta formacja Harami nie została zanegowana. Jak widzimy, zamknięcie piątkowe nie wypadło poniżej minimum ze środy, czyli tej długiej czarnej świecy. Zatem na razie jeszcze trudno jest tutaj powiedzieć o kontynuacji tego, znaczy się o kontynuacji, no tak należy patrzeć, że tutaj jak najbardziej kontynuacja spadku jest możliwa, ale jeszcze ta formacja Harami utworzona na strefie oporu jest jak najbardziej formacją aktualną. Dlatego to znowu pokazuje, że jesteśmy w okolicach, w których należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ jesteśmy cały czas tutaj w trendzie, wyraźnym, silnym trendzie spadkowym, ale są to miejsca, gdzie może ten trend dobiec końca. No i teraz jeszcze raz zwrócę uwagę na ten fakt, że w momencie, kiedy tutaj ten ruch wyszedł na ostatni potwierdzony szczyt, to tutaj na tą chwilę mamy również jakiś układ takiej korekty. Więc zatrzymanie się na tych poziomach i odwrócenie tej tendencji, oczywiście w pierwszym etapie będziemy musieli na to patrzeć jak na ewentualną korektę tego spadku, ale jeżeli rynek już potem zajdzie i wybiłby na poziom 2360, no to otrzymamy znowu wskazania na to, że potwierdzenie wskazań na to, że może możliwość kreowania znacznie wyższych, dłuższych, dalszych wzrostów. Więc jesteśmy teraz w bardzo istotnym miejscu. Trudno jest powiedzieć, żeby teraz coś kupować, tak? Bo to jest tylko w tym momencie takie typowe łapanie spadającego noża. Oczywiście są techniki, może nie techniki, ale sposoby. Ktoś o znacznie, nie wiem, jakimś większym kapitale, jakąś część małą swojego kapitału może już, że tak powiem, przeznaczać na zakup, ponieważ po takim spadku, no, chciałoby się powiedzieć, rynek może iść do góry, ale właśnie to jest wszystko może i wykres pokazuje taką możliwość, oczywiście tak, ale no, mimo wszystko jest to w tej chwili łapanie noża i myślenie o wzrostach, no, jest zagrożone dość mocno, ale tak jak już powiedziałem, warto tutaj się mocno przyglądać, bo może tu nastąpić nie tylko koniec tego spadku i wejście w jakąś korektę, ale może również tutaj nastąpić koniec całego tego spadku i wejście w ruch, który wybije, jeszcze raz powtórzę, szczyty na 2421, a wtedy technika by pokazywała, że powinniśmy iść co najmniej w okolice 2500, 2500, 2600, nie wyłączając nawet ostatecznie możliwości wybicia szczytu, jaki mieliśmy na początku stycznia 2018 roku. Jeśli chodzi teraz o indeks WIG szerokiego rynku, tu sytuacja zbliżona z tym, że rynek, jak widzimy, nie wybił nam jeszcze tutaj tego dołka, ale tu trzeba powiedzieć jasno, jest to samo w postaci przebicia linii trendu, i taka strefa, która tutaj się wyraźnie rysuje, która mogłaby być tą strefą w cudzysłowie na koronę, ponieważ ten ruch wzrostowy również wybił tutaj ostatni potwierdzony szczyt, więc jest możliwość zmiany tej tendencji spadkowej teraz na przeciwną, no to tu jak widzimy 55 500, tak w zaokrągleniu, to jest ten poziom, do którego jeszcze troszeczkę zostało, jakieś 500 punktów, może troszeczkę więcej, ale ta bliskość. No i teraz, jeśli chodzi o indeks w ujęciu dziennym, tu sytuacja również podobna, czyli mamy tutaj jakieś inside bar, takie harami bardziej, znaczy bardziej harami, choć ta świeca tutaj jest znacznie trochę wyżej niż połowa korpusu. I teraz widzimy, tu formacja harami jest zanegowana. Tu ta formacja jest zanegowana. Czyli patrząc na indeks WIG i zakładając jeszcze, że nawet gdyby to miała być tutaj korekta, indeks WIG powinien jeszcze mimo wszystko dalej kontynuować swój spadek i zejść tu co najmniej do tej strefy tego pierwszego jak gdyby takiego impulsu wzrostowego, pierwszego swingu, bądź tu do niższej strefy na poziomie 55 tysięcy. Tutaj widzimy, że tu ten trend spadkowy ma szansę być kontynuowany i zresztą indeks pokazał to poprzez właśnie zanegowanie formacji harami. A no, powiedzmy sobie, może być różnie. Dlaczego? Ponieważ tu ten szczyt w przypadku indeksu WIG jest szczytem wyższym aniżeli ten, natomiast na indeksie WIG20 tak nie jest. Jest odwrotnie. Więc
trudno powiedzieć, indeks WIG 20 wyglądał u szczytu, był słabszy. Z jakiego właśnie, no z jakiego powodu? No z tego powodu właśnie, no bo należy zakładać, że jednak większość spółek w portfelach tych MSCI to była, bazowała na spółkach z indeksu WIG20 i on jest dlatego słabszy. Więc widzimy, że zarówno jeden, jak i drugi znajduje się w ważnych okolicach, rejonach i tak jak WIG20 de facto mógłby naprawdę już skończyć spadanie, no tak WIG tutaj pokazuje poprzez wybicie tej formacji i jeszcze ten dołek, który chciałoby się powiedzieć, no mógłby być co najmniej naruszony jakimś cieniem, pokazuje, że jeszcze coś podaży możemy mieć i dlatego też no nie powinniśmy, że tak powiem, kierować się jakimś odruchem łapania spadających noży. Teraz, jeśli chodzi o MWIG, no to tutaj znowu powtórzę się to, co już mówiłem wcześniej, tak? Po ruchu wzrostowym, który wybił ostatni potwierdzony szczyt, mamy w tej chwili układ ABC i też może być, czyli po ABC, ABC i ruch do góry, tak? Czy na tę chwilę to jest tylko pewnego rodzaju założenie, bo wybicie tego tutaj tego ostatniego potwierdzonego szczytu poprzez ten szczyt, który tutaj mieliśmy bodajże tam, nie wiem, kwietniu, tak, na początku kwietnia, to wybicie to jest tylko możliwość zmiany trendu, możliwość zmiany tego trendu spadkowego, tak? Ale teraz najważniejsze jest to, że cena nie może wybić tych dołków, a jest bardzo blisko i powiedzmy sobie szczerze, na tę chwilę na wykresie tygodniowym nie mamy żadnej odznaki tego, aby można było mówić o jakimś wyczerpanym potencjale tego spadku. Tu znowu tylko jest okolica, strefa odpowiednia do tego, że mógłby powstać układ A w postaci ABC, B w postaci ABC i teraz wykreować się na przykład duży impuls wzrostowy. Jeżeli teraz spojrzymy na wykres MWIG z ujęcia dziennego, no to tu widzimy również sytuację, w której po dwóch podobnych korektach mamy tutaj trzecią podobną, ona może troszkę zwiększa, ale zbliżona, czyli mamy jakiś układ, gdzie mógłby być zostać wyczerpany potencjał spadku w postaci swingu impulsowego wybijającego ten dołek. Teraz pytanie, jak widzimy, miejsca do takiej typowej, no idealnej strefy na koronę jeszcze trochę zostało, bo to jest jakiś poziom 3770, 3780, czyli jeszcze te 30 punktów, 40 zostało, więc może być tu kontynuowany. Teraz gdybyśmy spojrzeli na ten cały układ tutaj końcowy, no to mamy jakiś ruch w dół. Mamy korektę, mamy mocniejszy ruch, to teraz może być na przykład tydzień korekty i jeszcze jeden spadek, więc różnie to jeszcze może być, nie tydzień, tylko dzień, przepraszam, bo to jest wykres dzienny, czyli tutaj, ale to są znowu okolice, które wyraźnie i struktura tego spadku i struktura całościowa pokazuje, że tu trzeba zachować szczególną ostrożność, zarówno w podejmowaniu tych decyzji o sprzedaży, tak, bo tutaj teraz wydaje się sprzedawanie jest już rzeczą zbyt mocno opóźnioną i spóźnioną, żeby coś takiego dokonywać, natomiast w tej chwili też nie ma jeszcze oznak, żeby móc powiedzieć, że mamy okazję tutaj do kupna, bo ona może powstać, nawet tak jak już mówiłem, na bardzo silne ruchy wzrostowe, ale to jest tylko może. No i na koniec teraz jeszcze indeksy zachodnie, DAX. Szpulka na strefie, wyraźnej strefie wsparcia, nie ma, jest naruszona ta strefa wsparcia, ale nie jest przebita. No i co tu znowu możemy powiedzieć? Na razie, na tę chwilę wyglądałoby to tak, że tutaj po ruchu korekcyjnym jakimś, który był w postaci ABC, możemy mieć do czynienia z czymś, co jest również A, B, C. Zauważmy 3, 3 i teraz tutaj jakiś układ, no teoretycznie 5 powinien być, ale to również nie świadczy o tym, że musi być mocny jakiś spadek, aczkolwiek tutaj do tej strefy jak najbardziej, czyli do poziomów 11300. Natomiast warto też tutaj zwrócić uwagę, ponieważ jeśli spojrzymy na ten duży okres, no to widzimy, że tu mieliśmy zwykłą korektę ABC.
Tak? Tu mieliśmy zwykłą korektę ABC, dlatego dojście indeksu do tych poziomów, o których już mówiłem znacznie, znacznie wcześniej, czyli poziomu 12900 czy nawet 13200, nie wybijającego tego szczytu, jest jak najbardziej możliwe. Tak? Zobaczmy, tu największa korekta wypadła na poziomie zniesienia 61,8 tego całego spadku. Geometria mogłaby pozwolić na to, żebyśmy tu urośli po zakończeniu tego spadku, który byłby tylko jakąś korektą, na 78,6, czyli to też pokazuje poziom 12900. Dlatego też w tym momencie, mimo takiego spadku tutaj ostrego, trzeba uważać, bo on gdzieś, co najmniej na jakiś element czasowy, może dobiec końca, bo przecież rynek może jeszcze tutaj zejść, oczywiście, że może, bo jest na tej strefie, ale jeżeli ją przebije, no to powinien spadać tutaj do strefy, tak jak mówiłem, 11300 i potem możemy mieć na przykład tylko korektę do strefy na koronę, do 12400 i to wszystko. Ale równie dobrze możemy mieć do czynienia tu z układem, gdzie mamy po A, teraz B i teraz pójdzie jakieś C. Jeżeli spojrzymy teraz na DAX od strony indeksu dziennego, no to widzimy zbliżone, nie takie same, ale zbliżone wielkości korekt i tutaj zostaje ona wybita. Z drugiej strony musimy sobie powiedzieć, że w tym ruchu wzrostowym największa korekta została wybita, a ruch do góry, który podszedł po pierwsze A, doszedł tylko do strefy oporu i zarówno cofnął do wybitego overbalansu, co jest bardzo częstym zjawiskiem. Ale zobaczmy, powstała formacja harami, idealna formacja harami na strefie wsparcia i została ona potwierdzona białą świecą, czyli oczywiście nigdy nie ma stuprocentowej pewności i ona może zostać teraz zanegowana i rynek może spadać na dół, ale dopóki tutaj nie wybijemy tego dołka, musimy być, że tak powiem, no brać mocno pod uwagę, że tu mogło nastąpić zakończenie jakiegoś ruchu, co najmniej na większą korektę, na przykład do poziomu 12 tysięcy, tak? Czyli możemy mieć teraz tu jakieś A, teraz idzie B i na przykład tutaj na strefie około 11 650 zakończy się ten ruch spadkowy, który tutaj powstał w piątek, i cena pójdzie do góry. Taka jest naprawdę możliwość i to musimy brać mocno pod uwagę. W związku z tym oczywiście w tej chwili jesteśmy w wyraźnym trendzie spadkowym, ale jak gdyby pierwszy objaw, bo tutaj jeżeli spojrzymy na ten układ tych dwóch świec, to mamy zejście i tu mamy podejście, czyli w takim niższym interwale mamy tu jakąś korektę, po której był ten ostateczny dołek. Czyli tu w tym takim małym jak gdyby ruchu mamy wybicie poprzez układ harami, potwierdzone harami, mamy wybicie ostatniego potwierdzonego szczytu i możliwość zmiany co najmniej na tej tendencji spadkowej. Zatem teraz ta strefa 11650 jest strefą na koronę, po dotknięciu której, aczkolwiek nie musi nastąpić, rynek może spokojnie znowu iść dalej, potwierdzając nam, że dochodzi tu do jakiejś mniejszej zmiany trendu, nazwijmy to z interwałów niższych, godzinowych, tak to nazwijmy, takie delikatne, no dzienne, takie delikatne, ale bardziej tak godzinowe. No i na koniec S&P. Dzisiaj o rynku amerykańskim w ogóle będzie trochę więcej, bo w tym dziale rynku walutowego będzie trochę o kontraktach również na Dow Jonesa i Nasdaqa, bo bardzo ciekawe sprawy są. W tym tygodniu zobaczmy, jaka powstała świeca. No świeca typowo, chciałoby się powiedzieć, taka no, pokazująca możliwość kontynuacji tego, co trwa nieprzerwanie od 2009 roku. Pamiętajmy, trend trwa, dopóki nie zostanie złamany. Tu trend wzrostowy nie został złamany ani razu. Nie został złamany. Próba jego złamania miała miejsce tu, ale rynek wyszedł na nowe szczyty. Teraz, jeżeli mamy cały czas trend wzrostowy, to on trwa zapewne dłużej niż się wszyscy tego spodziewają. I teraz mamy tutaj jakiś sygnał, który oczywiście wygląda na to, że może kończyć tutaj jakąś korektę, no niepełne 1:1 w tej chwili i to jest takim małym mankamentem, aczkolwiek zaraz coś pokażę, także, znaczy nie zaraz, ale w następnej tej części o rynku walutowym pokażę coś, co może troszeczkę inaczej pozwoli spojrzeć, ale mamy wyraźny sygnał popytowy. No i teraz należałoby go potwierdzić, czyli kontynuować to odbicie, ten wzrost, tak? Jeżeli tak, no to właśnie jest to, co ja mówiłem już wcześniej, że tu nie pasuje, ten ruch nie pasuje na żaden taki, no nazwijmy, impuls. Że tu jeżeli mówimy o czymś, to tutaj mogło być tylko impuls, teraz jakaś korekta i kolejny impuls może być. A to by oznaczało, że możemy mieć tutaj naprawdę dalszą kontynuację jeszcze raz tego całego trendu wzrostowego.
Spójrzmy teraz na wykres dzienny. Na wykresie dziennym jest tutaj ten element, który mówiłem, że nie ma dojścia do poziomu tego overbalansu, tego 1:1 zrobienia, ale ten ruch do góry tu, on też nie jest czymś, co sugerowałoby, że to jest jakiś impuls. W każdym razie układ nie jest taki impulsowy. Bardziej niestety to jest coś, co po fali A mamy falę B pędzącą i falę C, czyli jakaś układ korekta. Jeżeli układ korekty, no to wtedy tu mamy 3, tu mamy 3 i tu powinniśmy mieć 5 i spadek. No i mamy jakąś pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, no i mamy możliwość pójścia. Teraz zobaczmy. Powstała nam tutaj formacja takiej, no i harami powiedzmy, tak? Nazwijmy to harami, która została potwierdzona. Rynek wybił strefę oporu, tu wyraźną strefę oporu. Co zrobił w piątek? Zrobił tylko retest. Retest pozostawiając cień dolny. To sugerowałoby, że można być, że od nowego tygodnia dalej będzie kontynuowany ruch wzrostowy. Więc tu sytuacja jest cały czas bycza. Cały czas bycza i nie słyszałem o tym, żeby był jakiś high life po osiągnięciu 3000 punktów, żeby tam ludzie szaleli z radości. W związku z tym też sytuacja sprzyja ku temu, ba, bym powiedział, że jest dużo takich obaw, więc sytuacja sprzyja ku temu, żeby ten trend wzrostowy kontynuować. Z drugiej strony teraz musimy zwrócić uwagę na to, że po tym spadku rynek, tak jak już powiedziałem, nie doszedł tutaj idealnie do strefy na koronę, chociaż na strefę na koronę moglibyśmy tutaj powiedzieć, że doszedł niemalże idealnie, bo ona przebiega tak, tutaj mamy ten wzrost i widzimy w punkt niemal uderzona w strefę na koronę, ale to jest uderzenie to, które zawsze przestrzegałem przed takim jednoznacznym przyjęciem, że strefa jest zaliczona, jeżeli dochodzimy w punkt do górnego ograniczenia od góry, czy do dolnego ograniczenia od dołu, to zawsze niesie ze sobą. Korzystniejsze jest oczywiście, bardziej statystycznie daje przewagę takie uderzenie w strefę, naruszenie jej, czy co najmniej spenetrowanie ponad połowy jej wartości. Tu tego nie ma, ale teraz i musimy sobie zdawać sprawę, że po tym ruchu spadkowym, który wybił tutaj ostatni potwierdzony szczyt, możemy mieć ruch, który zakończy się znowu gdzieś powiedzmy na tym poziomie, czy nawet troszkę wyżej i pójdzie następna seria spadkowa. No tego do końca nie wiemy, ale z dużego interwału, pamiętajmy, jesteśmy w trendzie wzrostowym, widzieliśmy jaka jest świeca i widzimy co się może tutaj wydarzyć. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek indeksów giełdowych. Tu może jeszcze przypomnę o pewnej kwestii, a mianowicie we wtorek będzie dywidenda odcinana od PZU, to jest 2,8 zł. Zaraz będziemy w drugiej części omawiali akcję, to wyjdzie, ale to też będzie miało wpływ na nasz indeks WIG20.